To nie moment na przytulanie się, ale też nie czas na zimną wojnę. Tak swoją rozmowę z Władimirem Putinem podsumował Joe Biden. Dzień dobry, Monika Kapinos. Zapraszam na Panoramę Flash. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Rosji przez 4 godziny rozmawiali wczoraj na neutralnym gruncie w szwajcarskiej Genewie. Przejęcie prawie 300 sztuk broni i 3000 sztuk amunicji. 7 osób zatrzymanych to efekt zmasowanej akcji CBŚP przeciw zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem bronią. Uwaga, będzie gorąco w zachodniej części kraju, nawet bardzo. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Buddyjska bogini w maseczce ochronnej, choć to określenie może być nieco mylne. Wspomniana maseczka ma bowiem wymiary około 4 na 5 metrów. I lecimy za ocean wraz z pilotem z Oklahomy. W czasie lotu natknął się on na małe tornado. Wirujący olej uwiecznił na nagraniu. W Panoramie Flash lądujemy i przypominamy Państwu, że dziś główne wydanie programu o 18:00, wyjątkowo tylko w TVP Info, ale wcześniej widzimy się w dwójce o 10:45.